Dzień dobry, witamy. Cześć. Zabieramy na zakupy. Chcemy przejrzeć, co w modzie piszczy jesiennej. Jak coś ładnego, to pokażemy się. Karola dzisiaj bardzo ładnie wygląda w ogóle. Dziękuję. Jakie masz fajne buty. No najlepsze. Aha. Moje ulubione tej jesieni. Aha, dobra, lecimy. Karola mówi, że to hit, czyli takie bardzo krótkie koszule. Tak, i do tego. Ja bym je zostawiła z tymi spodniami. W ogóle te spodnie są bardzo fajne. Takie szerokie. Fajny komplet, fajny. Ty byś fajnie wyglądała w takich spodniach. Myślisz? Ja bym nie żyła. Przyjemne. No dobrze, zaraz może coś przymierzymy. A tutaj zobaczcie. Znalazłyśmy sweter. 100% wełna. I w ogóle super. I w ogóle kosztuje tylko 200 zł. No i ma super guziki. I nie gryzie. No, i nie gryzie, jesteśmy w ogóle w szoku ze składem, że Zara i 100% wełna za 200 zł, to naprawdę szok. No tak. I proszę bardzo, my w takich samych sweterkach, Karola w wersji rozpiętej. Rozpiętej, bo ja lubię tak właśnie. A ja tak i fajnie wyglądamy. Fajne, w ogóle fajne te sweterki, naprawdę przyjemne w dotyku. Aż jestem w szoku. Bardzo ładnie. A Karola zawsze coś wypatrzy. Coś wypatrzy. Po co tyle patrzy? I potem o, mierzy się. No, ja to już pokazywałam wam na moim Instagramie to. Ale na Suzy prezentuje się to jeszcze lepiej. Fajnie. Wdzianko bo wdzianko, ale wdzianek nigdy nie zawiera. Na teraz idealne. No dobrze, oceniamy Karolę w jej płaszczu niczym Inspektor Gadżet aka Hitlerjugend. To naprawdę, no ja nie rozumiem tego fascynacji Karoli, ale generalnie zgrabnie wygląda w nim. Pamiętajcie, że szarości jesienią jak najbardziej, tak? Ja bym oczywiście zawsze coś tam białego, śmietankowego krople dorzuciła, ale szarość tak. Duży wybór w Zarze. I co masz znowu jeszcze? Ja bym cię chciała w tym zobaczyć. Przecież to jest szlafrok. Ja wiem, ale jest, może być ciekawe. Dobra, mierzymy. No, myślałam, że to będzie efektowniejsze, jednak Suzy miała rację, jest to szlafrok. Ale przynajmniej 100% wełny. To tyle. Karola szuka pantofli na jesień. Ale jakie wygodne i jakie mięciutkie, ojejku. Naprawdę? No, tylko no... Tylko jednak nie. Te, znaczy, co masz na nogach, lepsze. Te są lepsze, ale te też mi się podobają. Ja lubię dziwne buty. Tak, to są zdecydowanie dziwne buty. No. Ale jakie miękkie, jakie... Kapciach. A, bo one mają taką wyściółkę tak miękką. Dobra, okej. Okay. A co my mamy tutaj w Mango? Mamy swetry w cenie 199 zł, 100% wełny i ta wełna, słuchajcie, jak tak dotykamy, to nie drapie. Tak, i są w ogóle fajne takie, jako takie, właśnie możesz pokazać, jako takie basiki, które warto mieć. Ładny. I są różne dekolty, i są takie i są też... Serek. Serek, tak. O. Ładny. No tak, mam takie. Ze 3. Ale informujemy, że są. Szczerze, mam już przesyt tymi wdziankami, ale jak już to konkretne zobaczyłam, to musiałam mieć. Więc już nigdy żadnego nie kupię, już obiecuję sobie, ale pokazujemy, że są też takie wersje w Mango. Ale czarna i twoja super, ale w sumie ta na święta, dziewczyny. No, święta już blisko. Czerwień wkroczyła do sklepów, żeby nie było. Jakby czujcie już ten vibe świąteczny. Kiedy pytacie mnie, wróć, kiedy pytacie Karolę o dżinsy, które ma na sobie. Tak, te czarne dżinsy, bo ostatnio się pokazałam kilka razy na Instagramie i mam dużo pytań o te dżinsy. To są te dżinsy, możesz to zrobić. Najazd, mam dżins oczywiście. Z Mango. Z Mango. Oczywiście najbardziej lubimy te tak, nasze, wiadomo. Jeden, ale czarne. Ale czarne, mamy tutaj drugą wersję z Mango, jakby ktoś był zainteresowany. Jakby prawego manekina rozumiem, natomiast lewego już nie do końca, już nie do końca. Karola, co powiesz o lewej stylizacji? No co powiesz? Zmieniłabym spódnicę i wszystko.
takie moje dzieciństwo. No właśnie, no właśnie, no właśnie. I jeszcze te buty. Ciach. A jeśli lubimy Britney Spears z lat 90., to ten vibe też znajdziecie w Mango. Tak, tak, tak. Bardzo modne w tym sezonie. Właśnie takie spodnie, ale nie. Ale pokazujemy, że są, ale nie. A o te buty Karola zawsze miała mnóstwo zapytań w zeszłym roku i znowu są w Stradii. Tak. I co ty powiesz o tych butach? Ja je bardzo lubię, one są w ogóle bardzo wygodne. Jedyny minus tych butów jest taki, że w moim modelu podeszwa mi się tutaj łamała, tu w tym miejscu. Mhm. Po prostu tu przedzierała się na pół albo tu. Okej, okay. A mimo wszystko ja tak, chodzisz w nich? Chodziłam w nich, po prostu ja je wymieniałam i nie było problemu z wymianą na nowy model. No więc miałam 4 modele w jednym sezonie. Aha. Bo takie lubiłaś, bo co, tak, były takie wygodne? Wygodne są, tak. I do wszystkiego fajnie pasują, przez to, że są tutaj. A, tutaj wąskie na górze. Wąskie, więc można normalnie fajnie spodnie ubrać. A, i fajnie wystylizować. Okej, okay, pokazujemy Karoli rarytasy modowe. Jeśli chcecie być owieczką w tym sezonie... Nie, ja bym obstawiała mopem. Albo mopem, o tak. Ale to jest dobre do mycia podłóg, tak się kładziesz i jedziesz. Tak. Tak, co chcemy powiedzieć, że tutaj, proszę bardzo, H&M naśladuje troszkę Massimo Dutti. Ja chciałam powiedzieć, że to jest, bardzo często mi się to na TikToku wyświetla, jednak no skład kiepski, cena 209 zł, ja bym nie brała, chociaż ładna, ale no nie. Nie, ten z Massimo lepszy. Wersja jasna, śmietankowa i wersja Karoli. Obie z H&M-u. Takie też mam. Taki też masz? No, widzicie, zakupoholiczka jedna. Taka nowość, jakby ktoś był zainteresowany. Ale boję się patrzeć na skład. No i co tutaj mamy, Karola? To jest taka marynarka kurtka, fajna na jesień. Ja ją mam. Z krótszym stanem. I proszę bardzo. I naprawdę fajnie, fajnie się bałam, że ona jest krótsza i nie będę w niej dobrze wyglądać. Ale naprawdę fajnie, bo ona się tak kończy, że maskuje brzuszek. A. Tato zawsze coś wypatrzy. I co? Dzianko w kolorze czekoladowym. Ale takie lekkie, słuchajcie, to jest na tylko jesień i na taką cieplejszą pogodę, bo ono jest cienkie, ale fajnie wygląda. Fajnie, mi się podoba. Lubimy takie dzianka. Niepotrzebne, ale przymierzyć można. Ja lubię takie, bo one fajnie dopełniają stylizację. Ubierzesz zwykłe jeansy i t-shirt jak ty, w dzianko i... Gotowa stylizka. Karola zawsze coś tam wypatrzy. Karola w Reserved wypatrzyła taki komplet. Ja już go mierzyłam, nie wyglądam w nim jakoś dobrze, ale ogólnie myślę, że na dziewczynę szczuplejsza będzie fajna, naprawdę fajna. Czyli znowu krótsza marynarka, tak, i spodnie szersze z kantem. No więc tak jak mówiłam, Suzy zawsze wszystkim wygląda super w tym garniturze. Wygląda rewelacyjnie. Wiecie, jest taka seria, TikTok kazał mi kupić i wtedy kupujecie, co każe TikTok. A ja pamiętam, że taką serię Karola kazała mi kupić. Przymierzę ci kupić. Super. Buty, które wpadły w oko Karoli. Tak, 200 zł skórzane. No i też są tutaj dość wąskie, więc spokojnie ubierzecie na nie spodnie. Jak się nie lubicie chować spodni tutaj. Niezła cena. Mhm. Nieźle wyglądają na żywo. Mhm. Reserve. Temat domu i dekoracji będzie nam coraz bliższy. Mi się podoba to. Jest takie, jak chcesz takie właśnie mieć rzeczy w mieszkaniu. Takie będziesz miała rzeczy w mieszkaniu, takie, cudownie. Takie kolory i wszystko będzie takie smutno-beżowe. Smutno-beżowe. Lubimy, lubimy. Już się nie mogę doczekać tego wykańczania domu Karoli. Powoli zaczynamy świąteczne wibracje, jak widzicie. Pierwsze ozdoby. W Action też coś widziałam już. Ja też. Piękne. Także tak. Nie ma jak w październiku zacząć święta. Ja lubię kupować ozdoby świąteczne w październiku, bo wtedy jest zawsze największy wybór. Ale to piękne, urocze. To jest ładne. Do takiego mojego beżowego domu.